w każdą niedzielę to oficjum wam czytam te modlitwy do Boga Ojca, aby Bóg Ojciec się zmiłował i dał nam intronizację. Dziś wam na głos mówię, intronizacji nie będzie, wiem z ust najwyższych. Akt intronizacyjny jest polityczny, w cudzysłowie, bo tak powiedziano, grupy intronizacyjne mieszają, ciekawe która. Ja wiem, która na Tankowcy, na nasz Balowinę. Ci, którzy byli w tej komisji intronizacyjnej, po miesiąc temu tajne spotkanie, wzięli wodę w usta, milczą. Jedna, Bogu dzięki, że kobiety są, więc sypnęła, bo tam musiała być przysięga na jak to ma wyglądać. Więc sypnęła, jak to nie wyglądała. W listopadzie usłyszycie, że są za intronizacją, ale najpierw muszą prowadzić w Polsce rekolekcje intronizacyjne, żeby cały świat, Polska poznała, o co chodzi. Te nieprawdopodobni demokraci. Kiedy komu nie usuwali, to żadnych rekolekcji nie było. Pytali się naród? Kiedy teraz likwidują kult Matki Bożej, kiedy w maju usuwają majówki Sanctissimum, pytają się kogoś? Czy pytają się z was o kierunek nowej ewangelizacji? Diecezja za diecezją wysyłają księży pięciolatków na studia muzykologiczne, żeby poznali rok i oni mają zadanie połączyć muzykę kościelną z rokiem. Byłem w Międzygorie, widziałem, jak to wygląda połączenie chiliderek z muzyką, brzaskiem, mszą świętą. No dzieci, szopa nad szopą, nie szopka, szopa nad szopą. Wam dają piękne hasełko, nowa ewangelizacja, a truciznę przygotowują, to są całe tryby. Są już tajne komórki po diecezjach, gdzie wyznaczeni księża próbują organy połączyć z rokiem.